Państwo, kiedy będziecie gotowi. Możemy? Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Suwerennej Polski. Tak jak zapowiadaliśmy po zarządzie krajowym, w sobotę w Płocku Suwerenna Polska składa projekt uchwały, która dotyczy wezwania wszystkich organów Unii Europejskiej do wycofania się z przymusowej relokacji. Jesteśmy w momencie, kiedy w naszych domach w Polsce przebywają miliony Ukraińców, prawdziwych uchodźców. A problem, który jest wynikiem błędnej polityki Angeli Merkel czy Niemiec, Szwecji, dzisiaj ma być przerzucony na inne kraje. Tam, gdzie są prawdziwi uchodźcy uciekający przed wojną, pomoc jest znikoma. Bo Polska przecież nie należy w ten sposób, jest wynagradzana za to, jak na swoje barki bierze problem związany z uchodźcami uciekającymi przed mordującymi ich Rosjanami. A tymczasem w organach Unii Europejskiej powstają, czy właściwie przypominana jest niczym déjà vu, pomysł związany z przymusową relokacją. I też treść uchwały zawiera takie zdanie, że Polska dzięki twardej postawie rządu Zjednoczonej Prawicy wycofała się ze szkodliwej decyzji o przymusowej relokacji uchodźców, którą poparła premier Ewa Kopacz w 2015 roku. Szanowni Państwo, dzisiaj siły polityczne opozycji mają szansę zmienić zmienić podejście do tej decyzji, która była w 2015. My chcemy dzisiaj bezpiecznej Polski i to, co zrobił rząd Zjednoczonej Prawicy, dzisiaj jest zauważana na całym świecie, bo statystyka, liczby nie kłamią. Wzrost przestępczości na różnym tle, od seksualnej poprzez napady w Polsce, taki problem nie występuje, patrząc na to, co się dzieje w Szwecji, naszej zachodniej granicy, na przykład Republice Federalnej Niemiec czy we Francji. Tam, gdzie kraje zgodziły się na przyjęcie praktycznie nieograniczonej liczby uchodźców, imigrantów ekonomicznych, którzy pod przykrywką oczywiście bycia uchodźcami osiedlili się, mamy problemy związane z napięciami kulturowymi, z nieszanowaniem naszej tradycji, ze wzrostem przestępczości. A Polska jest taką naprawdę zieloną wyspą bezpieczeństwa. I my te bezpieczeństwo chcemy utrzymać jak najdłużej. Stąd Suwerenna Polska od początku do końca sprzeciwia się jakiemukolwiek pomysłowi relokacji uchodźców. Ani kroku w tył, ani centymetra nie wolno się zgodzić na to, aby Unia Europejska narzucała nam jakiekolwiek liczby, kwoty i zagrażała naszemu bezpieczeństwu. Nasza dość krótka historia w perspektywie problemów migracyjnych w całym świecie, bo mówię tutaj o decyzji 2015, później 2016 zmieniona, rządu Zjednoczonej Prawicy pokazuje, kto miał rację. To rząd Suwerennej Polski Prawa i Sprawiedliwości miał rację w sprawach bezpieczeństwa i w sprawach nielegalnej migracji do Europy. Dziękuję. We wrześniu 2015 roku jako ówczesny wiceprezydent miasta Opola zatrzymałem w całej Polsce absolutnie skandaliczny pomysł rządu pani premier Ewy Kopacz, która wysłała poprzez wszystkich swoich wojewodów do samorządowców odpowiadających, jak ja w Opolu, za politykę związaną z mieszkaniami komunalnymi, wysłała pismo, w którym wprost Platforma Obywatelska szukała mieszkań komunalnych dla relokowanych z Niemiec muzułmańskich imigrantów, którzy mieli być przywożeni do Polski autobusami. Powiedziałem zdecydowane nie, ponieważ Platforma Obywatelska chciała kosztem matek samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych, biednych mieszkańców miast, miasteczek, którzy latami czekają na mieszkanie socjalne czy mieszkanie komunalne, dać te mieszkania po to, aby spełnić ten plan realizowany przez Angelę Merkel i ówczesnego szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, bo trzeba sobie przypomnieć, że w 2015 roku jednym z, można powiedzieć, twarzy relokacji imigrantów z Niemiec był Donald Tusk, który straszył wtedy takimi, można powiedzieć, sankcjami już po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, sankcjami ekonomicznymi. Co to oznacza, Szanowni Państwo, że dzisiaj, gdyby, nie daj Boże, Platforma Obywatelska wygrała wybory, to oczywiście otworzy się na nowo ten pomysł sprowadzania do Polski tysiącami, dziesiątkami tysięcy
imigrantów muzułmańskich, imigrantów z Afryki, obcych kulturowo, którzy, nie trzeba nikogo przekonywać, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby takie historie jak ta ostatnia we Francji, która zmroziła żyły milionów Polaków, Syryjczyk atakujący dzieci, mordujący, próbujący mordować dzieci, które są w bardzo ciężkim dzisiaj stanie. Uchodźca ze Szwecji, który starał się o zmianę dokumentów we Francji. Czy te wszystkie tworzące się w różnych miastach europejskich enklawy, można powiedzieć wprost całe dzielnice związane z muzułmanami czy imigrantami ekonomicznymi z Afryki. Na to, szanowni państwo, nie ma zgody. I spór jest oczywisty. Albo Zjednoczona Prawica utrzyma tę decyzję, która została podjęta w związku z naszym zwycięstwem w roku 2015. Bezpieczeństwo po pierwsze. Nie dla relokacji, nie dla rasistowskich przepisów Unii Europejskiej. Albo wygra opcja relokacji tysięcy muzułmańskich imigrantów z Afryki do Polski, której twarzą tej opcji jest oczywiście Donald Tusk. I dlatego uchwała, którą napisał pan minister Jacek Ozdoba o twardym stanowisku polskiego Sejmu, nie dla rasistowskiej relokacji autobusami imigrantów, których sprowadziła bez pytania się o zgodę nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, Angela Merkel w roku 2015, kilka milionów imigrantów zostało sprowadzonych do Unii Europejskiej i ta uchwała ma na celu doprowadzenie do tego, że polski Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sposób jednoznaczny wesprze stanowisko, twarde stanowisko polskiego rządu, który utrzymuje twarde stanowisko dotyczące braku zgody na takie rasistowskie pomysły. Całkowicie nieakceptowalna jest próba karania Polski, łamania traktatów unijnych, łamania zasady jednomyślności, karania między innymi tą karą 20 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego z Niemiec czy z innego państwa imigranta z Afryki. Czy mamy pan pytania? Panie redaktor, musi pani się uzbroić cierpliwość. No nie jest tajemnicą. Nie jest tajemnicą, że suwerenna Polska w 2020 roku w grudniu składała projekt dotyczący powołania komisji śledczej. Gdyby wtedy ta komisja została powołana, dzisiaj mielibyśmy pewnie raport tej komisji. Podejmiemy decyzję, ale ja osobiście nie jestem zadowolony z faktu, że w Polsce dzisiaj dyskusja opiera się tylko i wyłącznie na kwestiach jakichś niedomówień, jeżeli chodzi o powstanie tej komisji, a nie rozmawiamy o tym, co jest ważne. Zachęcam państwa wszystkich dzisiaj do obejrzenia. Nie oglądałem, ale zwiastun pokazuje rozpoczętą debatę, bo ten film był zapoczątkowany, czy reportaż był zapoczątkowany, zanim jeszcze pomysł komisji się gdzieś pojawił, dotyczącą resetu z Rosją. Rosją, jaka ona jest, w perspektywie, cytując prawie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, neoimperialnej drogi Władimira Putina. To jest list, który napisał do ambasadorów pan premier Jarosław Kaczyński, czy tak jak przestrzegał przed tym, co robi Putin w 2013-2014 roku ówczesny europoseł Zbigniew Ziobro, dzisiaj minister prokurator generalny, który mówił tak: odejdziemy od węgla, postawimy na gaz, gaz jest elementem szantażu Władimira Putina. I kto miał rację? Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński. Tych dwóch liderów miało rację, jeżeli chodzi o sprawy związane z rosyjskimi wpływami i dzisiaj na tym się skoncentrujmy. Liczę na to, że dobry materiał czarno na białym o resecie z Rosją się pojawi, chociaż uśmiechy na ustach redaktorów wskazują na to, że jest marna szansa, ale jestem człowiekiem wielkiej wiary i mam nadzieję, że TVN zauważy, kto prowadził reset. Czyli 21:30 Telewizja Polska, Michał Rachoń, Sławomir Sęckiewicz, reset.
No właśnie. A panowie, mi sobie to zapytam, bo pan mówi, że pan jest, no, jest niesmaczony tym, że mówimy o technikaliach powoływania komisji, no ale to czy obóz władzy do tego nie doprowadził? Bo najpierw podpis, potem nowelizacja, cała dyskusja. No państwo mówią, że są niezadowoleni z tej komisji, bo chcieliby komisji śledczej. Więc sami dajecie nam temat do rozmowy. Mówimy o tym, że proponowaliśmy wcześniej już ten projekt komisji. No tak, no śledczej, ale to nie oznacza, że ktoś jest niezadowolony z tej, że powstała komisja w stylu weryfikacyjnym. No była tu decyzja kierunkowa polityczna inna, ale panie redaktorze, gdyby tak zestawić wszystkie artykuły, które dotyczyły tej komisji, z tym, co jest w tej projekcie ustawy, to jakby pan sobie tak zrobił takie ptaszki czy tak krzyżyki, to by pan zobaczył, że co najmniej połowa się nie zgadza. Przecież więcej jest na temat tej komisji nieprawdziwych informacji w przestrzeni publicznej, a poza tym jest jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Uderz w stół, a nożce się okazuje. Akurat tak się składa, że z panem ministrem na konferencji mówiliśmy o tym, że powinna taka komisja powstać, ba, nie w Polsce, w Unii Europejskiej. I dlaczego dzisiaj Komisja Europejska reaguje? Bo sama zainteresowana, gdyby to powstało na szczeblu europejskim, byłaby wezwana nikt inny. A może Narusza dał ustawę prawo? A prorosyjskie, prorosyjska polityka? A pan jest zadowolony, że... Jaka inna parafia? Ale pan znowu zadaje pytanie, jak na poprzedniej konferencji. Ja z panem po prostu dyskutuję, bo chcę poznać pana pogląd, panie redaktorze. Dobrze, cieszę się, ale panie redaktorze, Komisja Europejska Ursula von der Leyen doskonale wie, że gdyby ta komisja powstała na szczeblu europejskim, byłaby pierwszą wezwaną przed tą komisją. Była minister obrony narodowej w rządzie, który pozwala na Nord Stream 1, Nord Stream 2. Co jest bardziej prorosyjskie niż w tej chwili tak naprawdę agenda przez wiele lat realizowana w Republice Federalnej Niemiec, w Berlinie. Tak prorosyjskich polityków jak Niemcy, jak Europejska Partia Ludowa, SPD, Schroeder, no chyba nie ma. Schroeder to już w ogóle na twarzy powinien mieć napisane, że właścicielem jest Putin. Czy macie sygnały, że na jutrzejszym posiedzeniu klubu PiS-u padnie decyzja o tym, żeby procedować nowelizację prezydenta, czy raczej nie? Tak się składa, że takie informacje powinni przekazywać oczywiście, że pewne informacje gdzieś ktoś wie, ale dopóki nie ma oficjalnego stanowiska, to pozwoli pan, że uzbroi się, musi się pan uzbroić się. A jeśli chodzi o scenariusz, który zaczyna nam przedstawić swoich członków, bo opozycja mówi bojkot, a patrząc na to, jaki mamy stan obecnie, czyli bez tej nowelizacji prezydenta, czyli mogą w tej komisji zasiadać politycy. Kiedy PiS przedstawi? Poczekajmy na to, aż będzie kształt tej komisji, dopiero wtedy będzie ostatnie pytanie. Na PRM TVN24 do pana ministra Kowalskiego, bazując na publikacji Wirtualnej Polski, chciałem się zapytać, jak pan się czuje w klubie milionerów Prawa i Sprawiedliwości, czy według definicji przedstawionej przez Jarosława Kaczyńskiego wyczerpuje pan definicję tych stanów kota? Wystarczy przeczytać moje oświadczenie majątkowe, z którego można się dowiedzieć, że nawet nie mogę się tam dopatrzyć jednego przysłowiowego miliona. Oczywiście kompletny fake news bazujący na nieprawdziwych informacjach. Moje oświadczenie jest jawne. Każdy się może z nim zapoznać. Szanowni, tak jak powiedziałem, nie jest to prawda. Widać to na oświadczeniu majątkowym. Na pewno jest tak, że jednego oświadczenia majątkowego do tej pory wirtualne, ale czy mogę dokończyć, jeżeli mogę dokończyć. Ale jeżeli mogę dokończyć. No szanowny panie, no jakby pan jakby miał bazować na tych informacjach nieprawdziwych, nie wiem skąd jest źródło tych informacji, bo ja tak jak powiedziałem. Nie, szanowny panie redaktorze, ja takich pieniędzy nie zarobiłem w ciągu jednego roku, jak rekomenduje Wirtualna Polska, ale na pewno jest tak, że jedno oświadczenie majątkowe cały czas jest nieopublikowane, niejawne. To jest oświadczenie Donalda Tuska, lidera Platformy Obywatelskiej, który ukrywa swój majątek, ukrywa majątek przed milionami Polaków. Nie wiemy, ile milionów złotych zarobi w Brukseli. Wiemy, że w czasie pełnienia swojej funkcji przepisał część majątku na żonę. Szef największej opozycyjnej partii, Donald Tusk, ukrywa swój majątek publiczny. To, że dzisiaj, tak jak powiedziałem, moje oświadczenie majątkowe jest jawne. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Ale proszę zobaczyć moje oświadczenie. Nie jest prawdą. Panie redaktorze. Jeszcze raz. Nie jest, ale ja to odpowiem. Nie jest to prawda, co zresztą widać na moim oświadczeniu majątkowym. Kropka. Tyle. Panie redaktorze. Pani redaktor, dlaczego pani znajomy, czy osoba, którą pani zna przed kamerą, również jest na tej liście? Mam pani tak zadać pytanie? Ale momencik, szanowna pani redaktor, ja jestem dumny z tego, że byłem wiceprezesem PGNiG-S-a.
ponieważ stworzyłem między innymi zespół, który wywalczył 6 miliardów złotych od Gazpromu dla Polski, który rozpoczął wielki proces wygrany w 2019 roku w sprawie gazociągu OPAL. Zbudowaliśmy i wypalaliśmy żelazem nieprawidłowości PO-PSL. Ukróciliśmy rozpasanie się za czasów PO-PSL. Gigantyczne zarobki prezesów za czasów PO-PSL poszły w niepamięć. To zrobiliśmy od 2015 roku. I to, że dzisiaj, Szanowni Państwo, w dniu, w którym będzie emisja pierwszy raz od lat całościowego materiału na temat prorosyjskiej polityki Donalda Tuska, wirtualna Polska przypomina odgrzewany kotlet na nieprawdziwych informacjach, a je można w taki sposób sprawdzić, że wystarczy zaglądać do mojego oświadczenia majątkowego. Moje oświadczenie majątkowe jest jasne. Nie jestem na żadnym milionerem, nie mam nawet 1 miliona złotych. I te kłamstwa wirtualnej Polski powielane są wielokrotnie. Ale oświadczenie majątkowe Donalda Tuska, o to nikt nie pyta. O to nikt nie pyta. A chcę przypomnieć, że nie było obowiązku ustawowego w 2001 roku, a Jerzy Buzek potrafił ujawnić swoje oświadczenie majątkowe. Więc rekomenduję redakcji TVN oraz wszystkim mediom mainstreamowym, apelujcie do Donalda Tuska, aby w czasie kampanii wyborczej pokazał, ile milionów złotych zarobił dzięki Angeli Merkel. Ile milionów złotych zarobił między innymi dlatego, że nie blokował Nord Stream 2. Przez 5 lat nic nie robienia Donald Tusk zarobił miliony złotych. To nie interesuje wirtualnej Polski. Nie interesuje. Absolutnie, praca, pokora, umiar. Tak jak wytępiliśmy te nieprawidłowości za czasów rządów PO-PSL, jestem z tego dumny. Każda spółka Skarbu Państwa jest dzisiaj wielokrotnie lepiej zarządzana. Porównajmy Orlen z naszych czasów z Orlenem z czasów PO-PSL. Ja cieszę się, że tak profesjonalni dzisiaj menadżerowie prowadzą sprawy spółek Skarbu Państwa, które się rozwijają, które inwestują, które są dumą polskiej gospodarki. To, że PO-PSL zwijało polską gospodarkę, prywatyzowało spółki Skarbu Państwa, wypłacało gigantyczne pieniądze swoim menadżerom, kolesiom Tuska, Nowaka i tych wszystkich platformerskich ministrów. To były po prostu fakty i warto te fakty przypomnieć. I będziemy o nich przypominać. Ale najważniejszą kwestią jest to, żeby żądać od Donalda Tuska pokazania, ile za 5 lat nic nie robienia zarobi w Brukseli. Ma najprawdopodobniej najwyższą emeryturę. Prawie 30 tysięcy złotych za 5 lat nic nie robienia. Porównajmy emeryturę Donalda Tuska za 5 lat nic nie robienia w Brukseli z emeryturą zwykłego Polaka, zwykłego rolnika. Porównajmy. Mam nadzieję, że wirtualna Polska z taką właśnie determinacją, w jakiś sposób próbuje dzisiaj zakryć sytuację, w której będzie opublikowany pierwszy odcinek serialu dokumentalnego Reset o polityce PO-PSL, tym odgrzewanym kotletem. I nie pyta o Donalda Tuska, jednak zacznie o to po prostu pytać, bo Polacy mają prawo poznać majątek Donalda Tuska. To był jedyny polityk III RP, który w czasie pełnienia funkcji publicznej przepisał majątek na żonę. Dlaczego? Dlaczego? Co ma Donald Tusk do ukrycia? Będziemy o to w czasie kampanii pytać. A rzeczywiście porównamy zarobki wszystkich menadżerów z okresu PO-PSL z naszymi czasami. Jestem dumny, że spółki Skarbu Państwa są tak fantastycznie dzisiaj zarządzane. Przebiegał, tak powiem, do końca zgodnie z regułami gry. Jak pan reaguje na takie inicjatywy jak obywatelska kontrola wyborów? To dobra inicjatywa? Jak włączam TVN, to mam wrażenie, że ktoś, kto układa programy, ma kompulsyjne, obsesyjne podejście do Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy Suwerennej Polski. Widzę smutnych ludzi, widzę naprawdę czarną perspektywę. Wtedy wyłączam pilota, wychodzę i widzę uśmiechniętych ludzi, widzę zadowolonego pana redaktora, który nie obawia się, bo demokracja kitnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chcieliśmy się zapytać o wykazy, bo pan mówił.